A w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak dostaje się paliwo do komory spalania na silniku główny. To znaczy, dokładnie mówiąc, chciałbym pokazać drogę paliwa od silnika główny, od zbiornika głównego do komory spalania w silniku głównym. Oczywiście będzie to pokazane w wielkim skrócie i omówione, dlatego że nie ma na to czasu, nie chciałbym tutaj rozwijać i zanudzać wszystkich, bo może nie wszystkich to interesuje. A dla tych, co są zainteresowani, to chciałbym dodać, że jeżeli będzie zainteresowanie tą tematyką, pogłębię wiedzę o tym filmie, to znaczy pokażę szczegółowo poszczególne etapy. Troszeczkę dłużej zatrzymam się na niektórych urządzeniach, także będzie można później szczegółowo dowiedzieć się, jak to działa, po co i jak jest zbudowane. No oczywiście jesteśmy w tym maszynie. To jest Engine Control Room. Oczywiście tu na tym pulpicie odbywają się właśnie operacje zaworami do transferu paliwa. Także to też będę omawiał, że tutaj nie jest to, że trzeba ręcznie, czyli manualnie otwierać wszystkie zawory, siada się przed komputerem, no i robi to się zdalnie. Właśnie znajduje się zbiornik, tu jest sonda, no i tu jest zbiornik 183 metry sześcienne, mieści się do niego tutaj pod tym pokładem. Następny zbiornik, prawa burta, to jest zbiornik 17, starboard side, też fuel. No i ten jest trochę większy, bo 215 metrów sześciennych mieści się do niego. Także można powiedzieć, że to 215 to przynajmniej 4 cysterny kolejowe, ponad 4 cysterny kolejowe. No i z prawej burty mamy następny zbiornik, tak są rozsytuowane. Usytuowane na statku. Mamy następny zbiornik diesel oil. No też to jest o pojemności 48 metrów sześciennych. Także w skrócie chciałbym pokazać, gdzie są te zbiorniki, od których zaczniemy swój film dotyczący drogi paliwa ze zbiorników głównych na silnik główny. No teraz z powrotem wrócimy do maszyny i zaczniemy swoją wycieczkę w maszynie. Zszedłem teraz na najniższy poziom przy silniku głównym, gdzie są umieszczone pompy transferowe, bo musimy od tego zacząć. Z
Są to pompy o wydajności 3 metrów sześciennych na godzinę. Mamy dwie pompy, jedna jest do paliwa ciężkiego, czyli do fuela, druga jest do diesla. Oczywiście możemy manualnie załączać je z dołu, jak i z engine control room. Tam też na wskaźnikach widzimy, ile nam przybywa paliwa w zbiorniku podczas transferu. No, tu mamy właśnie pompę fuela transferową. No, tutaj są umieszczane właśnie przy tej ścianie tłaczu i potu. I tak pompa transferowa podaje paliwo do settlinga, to jest tak zwany zbiornik osadowy. Tutaj on jest podgrzany do temperatury 70 stopni. Tutaj się odstoi, musi odstać woda, jest drenowana, następnie pompami poprzez filtr podawane jest to paliwo. Tutaj mamy następny, tak jak mówiłem, na statku wszystkiego jest podwójnie, czyli mamy dwie pompy, które podają nam paliwo na wirówki. Teraz przejdziemy do wirówkarni, pomieszczenia wirówek, żeby to pokazać całą drogę tego paliwa. Następnie paliwo jest w wirówkach odwirowane. Woda, zanieczyszczenia zostają wrzucone do tego zbiornika numer 27, tak zwanego slaczowego. Oczywiście przed wejściem jeszcze na wirówki paliwo jest podgrzewane, idzie na podgrzewacz, także na wirówkach paliwo musi mieć temperaturę 97-98 stopni, żeby dobrze odwirować. No tu wchodzi paliwo i następnie tymi rurkami wraca, a na dole jest rura odprowadzająca. O, tutaj mamy tą rurę właśnie. Wirówka co jakiś czas jest odstrzelana. W automacie oczywiście chodzi. I to idzie do zbiornika slaczowego. Te wszystkie zanieczyszczenia. Także już mamy troszeczkę etapu przerobionego drogi paliwa. A oczywiście po odwirowaniu tego paliwa już paliwo idzie do zbiornika rozchodowego. Zaraz właśnie przyjdziemy i pokażę ten zbiornik rozchodowy, gdzie jest umieszczony. No właśnie tutaj. To już tak zwany zbiornik serwisowy. No i z tego zbiornika teraz pokażę i omówię, gdzie dalej to paliwo się przemieszcza, zanim trafi na silnik główny. Ze zbiornika serwisowego idzie oczywiście paliwo na booster moduł. To jest ten cały moduł. Tutaj są liczne urządzenia, takie jak podgrzewacz, pompy, filtry, filtr automatyczny. Wszystkiego oczywiście jest zawsze podwójnie, tak jak już wcześniej wspominałem. Ale ten cały booster moduł omawiał będę później, bo to jest temat rzeka. Po kolei, krok po kroku mówię, jak to paliwo tam przechodzi. No tu oczywiście idzie przez licznik. Tu mamy wszystkie parametry wyświetlone i temperaturę. Wezmę teraz aparat i w zbliżeniu pokażę to wszystko. Następny etap, gdzie którędy musi przejść to paliwo, które już nam wędruje ze zbiornika głównego.
No i tutaj mamy właśnie, widzimy, że temperatura jest 90. Tutaj nam jest pokazywana też i lepkość paliwa. To są wszystkie skrzynki, włączniki poszczególnych pomp. Ale to mówię, że dokładniej na razie chciałbym tylko omówić i pokazać tą drogę paliwa, a nad tym się zatrzymamy w kolejnym filmie. Omówię szczegółowo, podam dokładne parametry, jak, co i gdzie, bo to jest temat na kolejny film. Mamy termometr pokazujący na w tej chwili, jaka jest temperatura. Widzimy, że 98. Tam jest elektroniczny, tu jest licznik zużycia paliwa. Tu mamy filtr automatyczny. Tu mamy następne filtry, no i tutaj mamy zawór trójrożny. Jeżeli chcemy przestawić na diesla, to właśnie tą dźwignią przestawiamy. Wtedy i paliwo, i idzie diesel, czyli gaz, oil, na silnik główny. Albo wracamy z powrotem później na fuela, na paliwo ciężkie. Tą czynność oczywiście musimy ręcznie zrobić. Tam są krańcówki, także w razie czego to nam sygnalizacja wejdzie. A mamy filtr automatyczny i mamy manual filtr. Tą dźwignię przestawiamy, jeżeli czyścimy filtr automatyczny, przestawiamy na manual i na odwrót. No to za tym to jest kolumna podgrzewacza. I teraz szedłem piętro niżej na poziom silnika głównego, tutaj rurami izolowanymi, bo to jest gorące paliwo, doprowadzane jest na filtr jeszcze przed silnikiem głównym, na dubleksa tak zwanego. No tutaj też podczas pracy możemy przechodzić z jednego na drugi filtr i jeżeli ulegnie zabrudzeniu, tą dźwignią przestawiamy zawór i możemy wyjąć filtr, umyć, wyczyścić i ponownie założyć, żeby był w rezerwie. No tutaj oczywiście wszystko musi być w pełnej gotowości, musi być na rezerwa, nie można lekceważyć, no bo wiadomo, że spadnie ciśnienie na pompy paliwowe, no i silnik nam się zadusi. Dowędrowaliśmy już na podest przy silniku głównym, podniosę klapę. Ochraniającą pompy paliwowe, przewody wtryskiwaczy. No i tutaj pod gratingami idą rury izolowane, które doprowadzają paliwo na główny rurociąg silnika głównego, a na tym są zamontowane pompy. Wejście jest tam, za chwilę wezmę aparat, to pokażę. Także nasza wędrówka zbliża się już powoli ku końcowi. Jeszcze tylko wezmę aparat. Tam mamy ten filtr, a tutaj są nasze pompy. Oczywiście tam nie będzie widać. Jest za ciemno troszeczkę. Ale tutaj widzimy pompę, to jest ten główny przewód
doprowadzające paliwo do wszystkich pomp silnika głównego, no i tutaj właśnie tym przewodem idzie na wtryskiwacz, a następnie rozpylany jest komorze spalania. Że chciałem tutaj w takim wielkim skrócie pokazać tą drogę paliwa ze zbiornika głównego na silnik główny. No i będzie czas kiedyś, to postaram się wziąć dokładnie to omówić, no tak jak już mówiłem wcześniej, krok po kroku. No oczywiście o wirówkach to już widzieliście filmy, o niektórych rzeczach, tak jak i wymiana wtryskiwaczy, był film. Także z tego, co jeszcze nie pokazywałem, spróbuję dograć, pokazać, żeby pokazać pełen obraz tego wszystkiego. No tutaj jeszcze nasze pompy kochane, niezawodne. Tu oczywiście to jest naszpikowane elektroniką silnik. Także podniosłem dolną klapę, żeby pokazać, co tu jeszcze mam na tym silniku, ale to jest temat na inny znowuż film. Będziemy omawiali też różne zagadnienia związane z tym silnikiem, niedomagania, co i jak, i różne awaryjne sytuacje. A na razie wszystkim dziękuję za uwagę. Myślę, że zaspokoiłem Waszą ciekawość tym krótkim filmem.